przed nami teoretycznie najsilniejszym kadrowo zespołem widzę. Dodatkowo będą grali u siebie. Czy zatem będzie to najtrudniejszy dla nas mecz tej rundy? No myślę, że tak, że to będzie jeden z lepszych zespołów, z którymi mieliśmy okazję zagrać. Z tego powodu nawet, że dzisiaj pierwszy zespół gra z Kotwicą koło brzeg. Także na pewno będą wzmocnieni chłopakami z rezerw. No i myślę, że na pewno dużo wniosą, dużo jakości wniosą zawodnicy. Także myślę, że to będzie jeden z lepszych zespołów w tej rundzie. A jak wygląda atmosfera w drużynie przed tym meczem? Na jesień przegraliśmy 0-3 z nimi. Jest za to jakaś szczególna motywacja, czy raczej wychodzimy po swoje co? Nie, no czyli podchodzimy do Błękitnych tak samo jak do każdego innego przeciwnika. Jakiejś większej mobilizacji nie ma na ten zespół. Zdajemy sobie sprawę, że Błękitni to jest na pewno dobry zespół, jeden z silniejszych w tej lidze. Wiadomo, też tabela mówi wszystko. A co do atmosfery, no to od początku rundy jest taka sama, czyli dobra i tutaj wszystko gra. Jedziemy po 3 punkty, nie będziemy kalkulować, nie będziemy się tam bronić, czy grać o remis, jedziemy po 3 punkty, no bo to są ważne punkty, potrzebne są, no jeżeli tu byśmy coś stracili punktów, no to sytuacja w tabeli się robi nieciekawa dla nas, także tylko nas interesują 3 punkty i jedziemy po 3 punkty, zwycięstwo tylko.